No już Państwu serdecznie witam na pomocowej konferencji. Witam trenera, gość pana Szymona Szymonka oraz pana Roma Brackiego. Bardzo proszę o krótką ocenę. Pomyślą bardzo proszę. Z jednej strony ten punkt nas satysfakcjonuje, z drugiej strony na pewno nie przyjechaliśmy tutaj po punkt. Chcieliśmy tutaj pokusić się o większą niespodziankę, ale no też mieliśmy, tak jak mówię, cały czas świadomość tego, z jakim przeciwnikiem przychodziłem się zmierzyć. Znamy wartość Wrocławia, jest to na pewno drużyna, która zdecydowanie tutaj przewyższa pozostałe drużyny w tej trzeciej lidze. Przede wszystkim jakości zawodników, których posiada. Także wiedzieliśmy, że to jest bardzo ciężki teren. W pierwszej połowie nastawiliśmy się na odcięcie najmocniejszych punktów Wrocławi. Szkoda, że nie udało nam się dowieść tego remisu do przerwy. O drugiej połowie z założenia mieliśmy właśnie pójść troszkę wyżej. Także druga połowa nam się udała. Żałujemy błędu z pierwszej połowy, który kosztował nam utratę bramki. Tak naprawdę różnie mogło być w drugiej połowie, bo zadecydował sobie jeszcze kilka groźnych sytuacji, ale no tak już to wynika z tego, że my po prostu musieliśmy pójść wyżej, otworzyć się i dążyć do prowadzenia do miejsca. Dziękuję bardzo. W ten sposób, że na pewno czujemy wielki niedosyt. Było 1-0, mieliśmy jedną, drugą, trzecią sytuację. Była wykorzystana sytuacja Michała Ogrodnika. Potem Szymon Kalinec też się znalazł w takiej sytuacji, gdzie to trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie wykorzystywać. No niestety, znowu daliśmy prezent dla przeciwnika z rzutu rożnego. Padła ta bramka, tak naprawdę nie powinna paść. Natomiast jeszcze raz powtórzę, wielki niedosyt w stosunku do kibiców i do nas sami, bo chcemy się liczyć w tej grze o jak najwyższe cele. Natomiast nie możemy ciągle rozdawać prezentów. Mam nadzieję, że widać po zawodnikach, że myślę, że wnioski wyciągną. My sami tak samo wyciągniemy wnioski z takiego meczu. I po prostu w przyszłości na pewno nie będziemy chcieli w ten sposób zawodzić tych ludzi, którzy cały mecz nas dopingują. Dziękuję. Dziękuję.